Dobry. Dzisiaj mamy temat dotyczący pytania zadanego mi przez jedną z osób, które chciałyby uzyskać odpowiedź dotyczącą egzorcyzmów. Pytanie dotyczy egzorcyzmów. Czy coś takiego jak uwolnienie od wpływów złego ducha jest możliwe? Na religii w szkole nauczyciel czasami włączał filmy ilustrujące egzorcyzmy, podobno oparte na faktach. Czy są to możliwe do realizacji zdarzenia? Odpowiedź. Zasada objawiona w Nowym Testamencie mówi, i tutaj zacytuję z drugiego listu do Tesaloniczan, zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Czyli widzimy tutaj, Bóg zsyła obłęd, a więc inaczej możemy powiedzieć coś w rodzaju opętania lub wpływu takiego niezbyt pożądanego przez człowieka. Dlatego jeśli najpierw człowiek ma możliwość zapoznać się z prawdą Słowa Bożego, a mimo to taki człowiek odrzuca prawdę od Boga, to jedną z form reakcji Boga na takiego człowieka, na działanie takiego człowieka, jest zesłanie ostrego obłędu. Mamy przykłady w Biblii, które nam to ilustrują. Doświadczył tego na przykład Nebukadnezar. Najpierw miał on złożone świadectwo przez Daniela i jego towarzyszy. Nawet były takie dramatyczne zdarzenia, jak wrzucenie do pieca, a mimo to ten człowiek był zatwardziały. I wtedy Bóg zesłał na niego ostry obłęd. Potem, jak już Nebukadnesar wiadomo było, że odrzucił prawdę, to Bóg to wie. I Bóg zesłał na niego ostry obłęd, tak wielki, że król Nebukadnesar przez 7 lat żył, albo nawet wieków tam jest powiedziane, oczywiście chodzi bardziej o 7 lat, przez 7 lat żył jak zwierzę. I nawet nie jadł mięsa, tylko sam roślinny pokarm jak zwierzątka. To było jedno z wyznaczonych takich elementów tego upokorzenia. Jak wiemy, Nebukadnezar lubił mięso i nawet trzeba było podstępu użyć, żeby Daniel nie musiał tego mięsa jeść i jego towarzysze. Po 7 latach Bóg zwrócił mu rozum i Nebukadnezar się nawrócił. Czytamy o tym w Daniela 4, rozdział 30. W tej chwili spełniło się słowo na Nebukadnezarze. Wypędzony został spośród ludzi i jadał trawę jak bydło, a rosa niebieska zraszała jego ciało, a jego włosy urosły jak u orłów pierze, a jego paznokcie jak u ptaków pazury. A po upływie dni ja, Nebukadnezar, podniosłem oczy ku niebu, a gdy znowu rozum mi powrócił, wtedy błogosławiłem Najwyższego. Mówi o tym Słowo Boże w Daniela, 4 rozdział, 30 wiersz i 31. Zatem widzimy, potwierdza się ta generalna zasada. Generalna zasada jest zatem taka, że jeśli Bóg zsyła ostry obłęd, to Bóg też ten obłęd może, choć nie musi, z takiej osoby zdjąć. Generalnie obłęd taki jest oznaką, znakiem od Boga dla danej osoby, że to nie są przelewki, że świat materialny to nie wszystko, że świat duchowy jest rzeczywisty i że to Bóg ma władzę nad takim światem. Jeśli nie chcesz miłości Bożej mieć w swoim życiu, to wtedy, jeśli odrzucasz ją, to Bóg ześle na ciebie, może zesłać na ciebie ostry obłęd, tak że będziesz w różne bzdury wierzył, w gadające kamienie, w różne rzeczy tego typu szaleństwa, jak płaska ziemia i inne dowody ostrego obłędu. Dzisiaj są bardzo popularne jakieś znachorstwa i tym podobne bzdury. Gadające psy i tym podobne rzeczy. I co tutaj widzimy? Stąd odpowiedź na pytanie o możliwość opętania, jak i uwolnienia brzmi tak. To Bóg decyduje, czy człowiek przekroczył granicę, sprzeciwiając się prawdzie Słowa Bożego, i to Bóg zsyła ostry obłęd, czasem przez zesłanie złego ducha. I to Bóg tę dolegliwość ustalonym tylko przez Boga czasie i miejscu może usunąć, jeśli widzi u osoby objętej dolegliwością pokutę. Tak jak u Nebukadnezara. Gdy Nebukadnezar się nawrócił, to Bóg zdjął z niego obłęd.
Więc jest to cudowne, że Bóg ma władzę nad obłędem i Bóg może ten obłęd cofnąć w dowolnym momencie, gdy uzna, że cel obłędu został osiągnięty, że dana osoba chce przyjść do Boga i jest już gotowa, żeby poddać się Bogu i nie szaleć przez to, że się jest zbuntowanym przeciw Bogu. Jest możliwe, że jakaś osoba sprzeciwiająca się prawdzie będzie w wyniku decyzji Boga opętana przez złego ducha. Znajdujemy tego przykład m.in. 1 Królewskiej 22 oraz 1 Samuela 19. Może najpierw 1 Królewska 22 rozdział. A Pan rzekł, kto zwiedzie Achaba, aby wyruszył i poległ w Ramot Gileackim. Wtedy wystąpił duch i stanął przed Panem i rzekł, ja go zwiodę. A Pan rzekł do niego, w jaki sposób? A on odpowiedział, wyjdę i stanę się duchem kłamliwym w ustach wszystkich jego proroków. Wtedy on rzekł, tak, ty go zwiedziesz, ty to potrafisz, idź więc i uczyń tak. Otóż teraz włożył Pan ducha kłamliwego w usta tych wszystkich twoich proroków. Pan zapowiedział tobie nieszczęście. I tu widzimy, że 1 Królewska 22 rozdział od 20 do 23 wiersza dokumentuje nam tą prawdę. Jest to widoczne jednoznacznie, że Bóg ma władzę nad obłędem i Bóg może ten obłęd zesłać. Jak widać, Achab w związku z buntem przeciwko Bogu został ukarany przez Boga, przez zesłanie przez Boga na Achaba ostrego obłędu w postaci złego ducha kłamliwego w ustach jego proroków. Też dzisiaj to działa, że ludzie mają świerzbiące uszy, nie chcą słuchać Słowa Bożego i na przykład idą do kościoła, gdzie słyszą tylko łaskocące ich uszy kazania takie wspaniałe, miodowate, że ten ich wymyślony pseudo-Jezus ich kocha, oczywiście oni mówią Jezus, przypisują mu różne cechy, których w Biblii nie można znaleźć na temat Pana Jezusa. Ten ich Jezus, gdyby dzisiaj był, nie zostałby ukrzyżowany, tylko by postawiony był na półce z pluszakami, taki jest słodziutki. Ale jest to fałszywy, inny Jezus. I nie można tego porównywać z Panem Jezusem ze Słowa Bożego, który jest Bogiem objawionym w ciele, który ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Jest to Jahwech zastępów, jak czytamy w Słowie Bożym. I to nie są żadnego rodzaju takiego karykatury, jakie dzisiaj powstają. I dalej czytamy o Saulu. Saula zaś opadł zły duch zesłany przez Pana. Wyraźnie jest powiedziane, że to Bóg. Tak, Bóg ma władzę, aby zdecydować, czy jakikolwiek wróbel spadnie na ziemię. Bez jego woli ani jeden wróbel nie spadnie na ziemię. My jesteśmy wiele więcej warci niż wiele wróbli. Tym bardziej taki szczegół jak zesłanie złego ducha na daną osobę jest też decyzją Boga i jest bardzo dokładnie przemyślane. Nie jest to działanie impulsu. To jest zawsze dokładnie według sprawiedliwości Bożej podjęta decyzja tak, żeby wywrzeć na danej osobie presję i osiągnąć cel prowadzący do pokuty i uwielbienia Boga. Czasami niestety nie działa to w ten sposób i dany grzesznik woli iść do piekła, żeby całą wieczność cierpieć w jeziorze ognia i siarki i być dręczonym dniem i nocą na wieki wieków, niż dać się po prostu kierować Panu Jezusowi i uwierzyć w Pana Jezusa. Saul w wyniku jego nieposłuszeństwa wobec Boga został ukarany tym, że Bóg jego osobiście dotknął ostrym obłędem w postaci działania złego ducha. To widzimy w tych słowach. Saula zaś opadł zły duch zesłany przez Pana. Czy jest możliwe uwolnienie od złego ducha? Na całe szczęście tak, jest możliwe. Jeśli opętany przez złego ducha się zwróci do Boga, to Bóg w jego łasce może takiego opętanego uzdrowić, może takiego opętanego uwolnić od działania złego ducha. Druga część pytania właśnie jest związana z rozwinięciem tego, czyli egzorcyzmy. Co to są egzorcyzmy? No, są to sytuacje, kiedy po prostu osoba jest opętana przez złego ducha i ktoś przychodzi i wygania tego ducha i ten duch wychodzi lub niestety
Nie. I pytanie, jak to ma się dzisiaj? Druga część pytania to są właśnie te egzorcyzmy. W Piśmie Świętym mamy opisane egzorcyzmy na całe szczęście i możemy z nich wyciągnąć naukę. Mamy opisane egzorcyzmy w wykonaniu wyznających wiarę w Jezusa, synów Scewy. Niestety byli to nieposłuszni wierzący, ponieważ zlekceważyli wskazówki Słowa Bożego, które wyraźnie uczy, że tylko Bóg może uwolnić osobę od złego ducha i tylko na krótki czas do chwili spisania Nowego Testamentu Bóg dał taką władzę 12 apostołom wysłanym do 12 pokoleń Izraela i jednemu apostołowi Pawłowi wysłanemu do pogan. Nikt więcej nigdy nie miał takiej władzy według świadectwa Słowa Bożego. Bóg nie dał takiej władzy Mojżeszowi, choć Bóg dał Mojżeszowi władzę robienia znaków przed niewierzącym Faraonem. Bóg nie dał władzy wygnania demonów Elizeuszowi ani Eliaszowi, choć dał Eliaszowi i Elizeuszowi władzę robienia znaków przed niewierzącymi w czasie służby Eliasza i Elizeusza. Władzę uwalniania od złych duchów w czasie chodzenia po ziemi w ciele miał Bóg objawiony w ciele, czyli osobiście Pan Jezus Chrystus, ale On tę władzę miał, ma i mieć będzie zawsze, bo jako Bóg Stworzyciel podtrzymujący wszystko słowem Jego mocy, On ma władzę zawsze. I ta władza jest dalej aktualna. Dalej Pan Jezus Chrystus uwalniać może od złych duchów. Jezus ma wszelką władzę i moc na ziemi i na niebie z natury rzeczy, jako Jahwech, czyli jedyny prawdziwy Bóg, mieszkający w światłości niedostępnej, jak 1 Tymoteusza nam to zaświadcza. Takiej władzy wypędzania demonów obecnie nie mają żadni ludzie. Żadni ludzie, którzy są na ziemi. Mieli ją na krótko apostołowie na podstawie chwilowego i wyjątkowego uposażenia. Tylko na krótki czas. Mamy to poświadczone w Słowie Bożym. I działo się to przez 2 lata, tak, że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy mogli usłyszeć Słowo Pańskie. Niezwykłe też cuda czynił Bóg przez ręce Pawła, tak iż nawet chustki lub przepaski, które dotknęły skóry jego, zanoszono do chorych, i ustępowały od nich choroby, a złe duchy wychodziły. A niektórzy z wędrownych zaklinaczy żydowskich próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad tymi, którzy mieli złe duchy, mówiąc: zaklinam was przez Jezusa, którego głosi Paweł. A było 7 synów z Cewy, arcykapłana żydowskiego, którzy to czynili, a odpowiadając zły duch rzekł im: Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, lecz wy coście za jedni. I rzucił się na nich ów człowiek, w którym był zły duch, i przemógł ich i pognębił, tak iż nadzy i poranieni uciekli z owego domu. Mówi nam to Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, od 10 do 16 wiersza. Jak widać, egzorcyzmy w wykonaniu Pawła były udane. Nie wkładał w to żadnej energii, nie musiał jakichś cyrków uprawiać. Złe duchy wychodziły nawet wtedy, gdy jakaś siostra zdjęła z głowy chustkę, której używała w czasie zgromadzenia na czas modlitwy, i tą chustkę dała Pawłowi do podtrzymania, żeby dotknął jego ciała to. I następnie tę dotkniętą przez Pawła chustkę od nakrywania głowy zaniosła do opętanego przez demona. I demon wyszedł. Ta chustka, przecież to jest zwykła rzecz, ale Paweł miał uprawnienie i Paweł w ten sposób legitymizował to, co on miał do tego uprawnienia. Zamiast osobiście tracić czas do takiego chorego pójść, mógł wysłać tą chustkę w pewnym sensie. I zaniosła do opętanego przez demona tą chustkę i demon wyszedł. To samo ze zdrowiem. Więc widać wyraźnie, że Paweł miał taką moc. Z kolei egzorcyzm w wykonaniu kogoś, kto nie był Pawłem albo nie należał do 12 apostołów wysłanych do 12 pokoleń Izraela, kończył się szarpaniną i widowiskowymi zjawiskami. Ci synowie Scewy uciekli z tego domu. Ja nie wiem, co tam się działo, ale musiało być bardzo dynamicznie. Taki nieudany egzorcyzm, ponieważ był wykonany
przez osobę nieuprawnioną zakończył się cyrkiem, niepowodzeniem i szarpaniną. Po prostu to jest taka dzika energia. Wtedy ten demon wykorzystał to, tą sytuację. Człowiek ten się rzucił. No, synowie z Cewy, liczba mnoga. Ten człowiek opętany przez ducha jeden. A mimo to wystarczyło, żeby tych dwóch lub więcej synów z Cewy, nie wiemy ilu ich tam było, wiemy, że było ich więcej niż jeden, żeby zwiali. Jeśli ktoś miał uprawnienia do wypędzania demonów i uzdrawiania, tak jak Paweł, apostoł wysłany do pogan, czy 12 apostołów wysłanych do 12 pokoleń Izraela, to uzdrawianie czy wypędzanie demonów odbywało się łatwo, lekko i przyjemnie. Poświadcza nam to Słowo Boże z Dziejów Apostolskich, 5 rozdział. A przez ręce apostołów działo się wśród ludu wiele znaków i cudów. I zgromadzali się wszyscy jednomyślnie w przysionku Salomonowym. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Przybywało też coraz więcej wierzących w Pana, mnóstwo mężczyzn i kobiet, tak iż nawet na ulicę wynoszono chorych i kładziono na noszach i łożach, aby przynajmniej cień przechodzącego Piotra mógł paść na którego z nich. Również z okolicznych miast Jerozolimy schodziło się wielu, przynosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste. I wszyscy oni zostali uzdrowieni. Tak mówi Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 5 rozdział, od 12 do 16 wiersza. Nawet cień osoby uprawnionej. Przedtem widzimy chustka dotknięta przez Piotra, przepraszam, przez Pawła, a tutaj cień Piotra. Jak niewiele potrzeba, żeby jeśli ktoś ma prawo uwolnić od demona, uwolnił. Bo właśnie Paweł i 12 apostołów mieli to uprawnienie. Czyli tutaj cień osoby uprawnionej, a więc Piotra, uzdrawiał i wyganiał demony. Uzdrawiał oczywiście Bóg przez takie pośrednictwo, które uznawał. Miał prawo Piotr w ten sposób zadziałać, bo dostał upoważnienie od Pana. Jak łatwo, prawda? Jeśli ma się uprawnienie do czegoś, to się je po prostu ma i można je wykonać. Można tak jak po prostu Eliasz słownie zlecić, czy Pan Jezus słownie zlecić. I wtedy nie ma to żadnego znaczenia, ale powiedz tylko słowo, a będzie wykonane. Ale jeśli się nie ma, to trzeba wydziwiać, tańczyć, używać jakichś niezrozumiałych poleceń. Unga la bunga, raz donga da bonga i tym podobne cyrki trzeba uprawiać. Może się w coś przebrać, może mieć czosnek, może jakąś wodę święconą, może jakieś, nie wiem, benzynę może bardziej skuteczniejsza by była, albo inne rzeczy. No to są po prostu takie niepotrzebne bzdury, które całkowicie nie mają żadnej mocy, a tylko mają zrobić wrażenie na tych, co taki cyrk oglądają, bo ten cyrk oglądają zazwyczaj ludzie, którzy są niewierzący i dla nich takie wielkie działania Szymona Czarnoksiężnika robią wrażenie, bo jest dużo kolorowo, światło, dźwięk i tym podobne rzeczy i się wtedy robi widowisko. Nic nie mające wspólnego z jakimkolwiek działaniem Bożym. Czyli nawet cień osoby uprawnionej, Piotra, czy chustka dotknięta przez Pawła, uzdrawiał i wyganiał demony Paweł, a dokładnie Bóg przez Pawła, czy przez Piotra. I kolejny fragment. A gdyśmy szli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego, czyli kolejna opętana przez demona osoba, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Czyli wiedziała, co będzie i podawała jej właścicielom informacje, które oni wykorzystywali biznesowo. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. W tej chwili wyszedł. Tak mówi Słowo Boże w Dziejach Apostolskich, 16 rozdział, 16 do 18 wiersza. Więc może się zdarzyć, że jakiś twój konkurent w biznesie opętany przez demona
lepiej sobie radzi w biznesie, bo przewiduje różnego rodzaju rzeczy, których nie da się biznesowo przewidzieć. Pomódl się do Pana Jezusa, aby tego demona z niego Bóg zabrał, żeby ten biznesmen nie miał nad tobą przewagi. I tutaj Paweł przecież powinien był cieszyć się. Dziewczyna mówiła, ludzie ci są sługami Boga Najwyższego. Zwiastują wam drogę zbawienia. Przecież powinien ją wziąć. Dzisiaj to by ta dziewczyna trafiła do zespołu uwielbieniowego albo do ewangelizacyjnej grupy, żeby dowodzić, że to jest prawda. A Paweł wiedział, że źródło jest od demona i tą dziewczynę uwolnił. Wyrzucił ducha z niej. Więc miał władzę nad tym, żeby takiego demona wyrzucić. Niestety nie wiemy, czy ta dziewczyna się nawróciła. Miała wiedzę, że to są słudzy Boga żywego i że zwiastują drogę zbawienia. Ale niestety nie wiemy, czy to przedwczesne wyrzucenie tego demona, który ją dręczył, który był, jak wiemy, zesłany przez Boga w wyniku jej wcześniejszego odrzucenia prawdy, czy to opętanie przyniosło skutek edukacyjny. Tej informacji tu nie mamy. Ponownie widać, że uprawniony apostoł Paweł chciał wygnać ducha złego i po prostu go wyrzucił. I podobnie próbowali zrobić synowie z Sewy i zostali widowiskowo zaatakowani przez ducha, bo nie mieli takiego uprawnienia. To, co ogląda się na takich filmach, o który pyta tutaj autor tego pytania, to często są to zmyślone i zaaranżowane na potrzeby nagrania inscenizacje, zmyślone opowieści. Słowo Boże przestrzega nas przed takimi, którzy wykorzystują zmyślone opowieści do zwodzenia. Bardzo widowiskowe i mocno przemawiające do wyobraźni. Część z tych nagrań jednak przypomina to, co zły duch zrobił synom z Sewy i może niektóre z tych nagrań miały pójść inaczej, ale są takie, jakie są, dlatego że faktycznie był tam opętany przez demona człowiek i nieuprawniona osoba próbowała go oskromić i wtedy ten demon, używając tego opętanego człowieka, zrobił krzywdę lub jakieś widowisko. Część z tych nagrań jednak przypomina to, co zły duch zrobił synom z Sewy i może okazać się, że te nagrania mogą być po części udokumentowaniem takiego działania demonów atakujących osoby, które zwróciły się do nich. Co zrobić dzisiaj? Czy mamy jakieś wskazówki, co robić dzisiaj, jak napotkamy demoniczną aktywność? Może ktoś takie coś spotyka i myślę, że tutaj należy zwrócić uwagę na list Jakuba. List Jakuba w 4 rozdziale mówi wyraźnie: poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a diabeł ucieknie od was. Czyli Biblia, list Jakuba 4:7. To jest oczywiście skierowane do osób, które oddały się Bogu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, przeciwstawcie się diabłu. Nie zaczepiaj, tylko się przeciwstaw temu działaniu. Czyli tak jak jest powiedziane, wyraźnie tutaj poddaj się Bogu. A druga rzecz, przeciwstaw się diabłu. A nie, że ty w zbuntowanym stanie przeciwko Bogu przeciwstawiasz się diabłu. Wtedy, tak jak synowie z Sewy, nie masz żadnej ochrony, może się okazać, że niestety okaże się, że cię poturbuje taki duch, zrobi ci krzywdę. Tylko jeden raz w ciągu 27 moich lat bycia wierzącym miałem sytuację jednoznacznie wskazującą na działanie demonów. Pozostałe nie były jednoznaczne. Może to były demony, może nie. Ale ta jedna była taka ewidentna, dlatego dam ją jako przykład. I to nie jest tak, że jak jesteś wierzącym, to tak co chwila musisz się spodziewać, że co 5 minut będziesz miał spotkanie z demonami. One generalnie nie wiedzą, czy człowiek jest nawrócony, czy nie, więc widzą człowieka z Biblią i nie wiedzą, czy to jest obłudnik religijny, czy prawdziwie nawrócony człowiek, który wie, że jego grzechy zostały odpuszczone, wie, że jest zbawiony raz na zawsze z łaski i nie ma już żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. On tego nie wie. On widzi z zewnątrz człowieka, który jest, jaki jest. Jeden jest porządny, drugi jest mniej porządny, trzeci jest perfekcjonistą, czwarty jest nieudacznikiem życiowym. I każdy z nich może być albo prawdziwym wierzącym, albo może być obłudnikiem, któremu się spodobało
udawanie chrześcijanina. Więc diabeł i tak takiego będzie testował z ciekawości, czy to jest już stracony dla niego wierzący, czy to jest raczej obłudnik, który jest z jego klubu. On nie wie, czy wewnątrz takiej osoby mieszka Duch Święty. Dlatego różnego rodzaju działania diabelskie bywają w życiu wierzącego, choć diabeł nie ma żadnej nadziei, bo nie ma żadnego wpływu na prawdziwego wierzącego. Prawdziwy wierzący jest bezpieczny. Nie ma żadnej mocy przekleństwa nad Jakubem. Nie ma takiej możliwości, żeby demon jakikolwiek wierzącemu mógł zrobić krzywdę, jakąkolwiek. Ale próbować zawsze można. A to da się może takiego przestraszyć, może nie trwa w Słowie Bożym i chce takim własnymi siłami coś zrobić. Może w ciele, na ciele zaczął kończyć, może zaczął się skłaniać do zakonu, może zaczął być religijny. To wtedy takiego człowieka łatwo jest spróbować uwikłać. No i myślę, że ta próba była właśnie wtedy w tym celu w moim przypadku. I to była sytuacja związana z misjonarzami mormońskimi, którzy dali jakiś materiał religijny i było widać, że było to wspomagane przez diabła, przez demony. I ewidentnie nie będę podawał szczegółów, bo to jest rzecz, która za dużo osobistych elementów zawiera, żebym teraz to opisywał, ale było to coś, co ja według własnego rozeznania uważam za działanie demoniczne. To zdarzenie tylko umocniło moje przekonanie, że nie walczymy przeciwko krwi, przeciwko ciału, lecz przeciwko duchom złości. I skoro inne nie były jednoznaczne, to o nich nie mówię. I w tej jednej sytuacji, gdy spostrzegłem działanie demoniczne, zastosowałem się do słów Jakuba i starałem się, aby nie popełnić błędu synów z Cewy. Czyli nie zwracałem się w żaden sposób do demona, demonów, duchów. To jest niedozwolone, jak uczy nas przykład z Cewy, synów z Cewy, przepraszam, i niepotrzebne, jak pokazuje Słowo Boże z listu Jakuba. Byłem wtedy z moją żoną, ściągnąłem nakrycie głowy, czapka, bo przyszedłem, to była zima. Z kolei moja żona nakryła głowę, chustę nałożyła na głowę, tak żeby można było się pomodlić, a Słowo Boże wyraźnie o tym mówi, że mężczyzna nie powinien mieć nakrytej głowy w czasie modlitwy. I byłaby to karykatura, że poddaje się Bogu, a głowa pokazuje, że mowa ciała, że nie chcą słuchać Boga. I wtedy oboje w modlitwie zwróciliśmy się do Pana Jezusa, znowu bez żadnych fajerwerków. Krótko mówiąc, że widzimy tu podejrzane działanie, w naszej ocenie demoniczne, i aby Pan Jezus stąd zabrał wszelkie demony. Potem amen. I natychmiast wszelkie nadprzyrodzone, w mojej ocenie demoniczne działanie ustąpiło. I to tak działa, bo to Bóg zadziałał, nie my. I myślę, że to może być wskazówka dla każdego, kto chce zgodnie ze Słowem Bożym sobie radzić z takimi rzeczami. Nie rób żadnych cyrków, żadnych fajerwerków. Poddaj się Bogu i wtedy możesz poprosić Boga o zadziałanie. W ten sposób się przeciwstawisz diabłu. Dziękuję za uwagę. No i tutaj jeszcze jedna myśl przyszła teraz do głowy, żebyśmy pamiętali, że czytając Słowo Boże, Biblię, należy pamiętać, że Bóg objawiał w Biblii rzeczy z założeniem, że wiemy o tym, że czas płynie i zmieniają się warunki dostępności do prawdy Bożej. Był czas, kiedy Pismo Święte nie było jeszcze skompletowane i wtedy jednorazowo znaki języków dla niewierzących w Dziejach Apostolskich dwa stały się dowodem boskiego źródła nauki 12 apostołów. Znak uzdrawiania niewierzących chorych przez Pawła potwierdził jego służbę. Urząd biskupów wybieranych starszych albo ordynowanych starszych nadany do czasu skompletowania całego Słowa Bożego Biblii i inne krótkotrwałe ustanowienia związane z ludźmi jako podporami przeminęły. Wraz z zakończeniem służby apostołów przyszedł kres, koniec ordynowanego biskupstwa wybieranych starszych i znakom obecnym w tamtym przed skompletowaniem Biblii czasie. Bóg nadal dokonuje cudów uzdrowienia ludzi niewierzących i wierzących
Jednak Duch Święty nie używa już pojedynczych określonych ludzi do tego, którzy posiadaliby określony dar do czynienia znaków. Tutaj jest to łaska Boża. Jeżeli On uzna, że chce kogoś wyleczyć, uzdrowić, to jest to Jego indywidualne działanie z tą osobą. Być może choroba była mu dana przez chwilę, albo opętanie, tak jak Nebukadnezarowi, żeby zrozumiał, że ma szukać wsparcia u Boga. Gdy ta lekcja zostanie już wykonana, to może chcieć zmniejszyć działanie tej dolegliwości. I nie ma potrzeby, żeby ktoś inny działał. Ale też może zdecydować, że dana choroba zostanie takiemu człowiekowi przywiązana na zawsze. I wtedy nie ma żadnego środka, żeby temu zaradzić. To po prostu jest naturalna ze strony Bożej konsekwencja działania. Więc zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Jeśli masz ochotę zadać mi jakieś pytanie, pisz. Czytaj Biblię. Skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Mój telefon to 739 089 088 lub 791, przepraszam. Nie podam tego drugiego, zapomniałem. Więc z Bogiem, serdecznie pozdrawiam. Do widzenia.